Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Tony Hawk Pro Skater 3 i kontynuujemy naszą karierę oczywiście. Dzisiaj akurat wypadło na tego kloszarda, czyli to jest Oli the Magic Bum. No i nim dzisiaj będziemy kontynuować grę, 22 odcinek. Także to już naprawdę sama końcówka. Pomału, a nawet nie pomału, już się zbliżamy naprawdę do końca tej serii. No ale jeszcze kilka odcinków zostało. Także dzisiaj wspomniany kloszard, który się pojawiał szczególnie, w sumie nie szczególnie, on się tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie pojawiał w drugiej części, w tym levelu Wenecka plaża. Przynajmniej ja go stamtąd kojarzę. No ciekawą ma deskę. Zaraz sobie też zobaczymy jego oczywiście specjalne triki. On na pewno ma jeden taki trik, że chyba się kładzie na tej desce i udaje, że śpi. A ja go kojarzę z dwójki, no bo ja w jedynkę tak naprawdę nie grałem, ale tu trzeba też brać pod uwagę, że jedynki tak naprawdę to nie było na komputery, na pecety. Jedynka była tylko na PlayStation. No a że ja PlayStation nie miałem, to i w jedynkę nie miałem okazji zagrać. Moja przygoda z Tonym Hawkiem się zaczęła od dwójki. No i w dwójce on tam wystąpił. Zresztą osobiście uważam, że ten level Wenecka plaża, Venice Beach, no to jest chyba jeden z takich najfajniejszych leveli w ogóle w całym Tonym Hawku. No mógłbym nawet powiedzieć, że chyba mój ulubiony, tak szczerze mówiąc. Ale to już tylko tak jako dodatek, jako ciekawostkę powiem. O, patrzcie, teraz mi się nawet udało w ogóle tego specjala zrobić. No to jeszcze raz. No tutaj niestety się wywaliłem. Spróbuję jeszcze raz szybko nazbierać ten pasek. Tutaj zrobimy w ogóle... Zaliczyło, no to dobrze. S to musimy w ten sposób zdobyć. Ani w S nie trafiłem, ani w punkt. Dobrze, jeszcze K. I później A. No teraz mi zrobił tego specjala, ale troszkę za późno. No to jest pierwszy specjal, czyli grind, ale on tak naprawdę nic na tym grindzie nie robi, oprócz tego, że tak stoi. Myślałem, że może on tą flaszkę, którą ma w ręku, to będzie ją... będzie pił z niej coś. Ale nic z tych rzeczy się nie stało. Ile my zadań wykonaliśmy? W sumie patrzcie, wszystkie oprócz tego grindowania na tym zbiorniczku. Także dobry przejazd, w ogóle się nawet nie spodziewałem, bo tak naprawdę to nie liczyłem tych zadań. No ale dobra, mimo wszystko musimy jeszcze raz sobie zacząć, bo tutaj tak jeszcze jest kilka punktów do zebrania, no i przede wszystkim to jedno zadanie do zrobienia. Czekajcie, bo tutaj ten punkt to lepiej ja sobie... Pojadę z tej strony, będzie go łatwiej złapać. A ten punkcik... Dobra, aha, no i widzicie, czwarty też już złapany. Piąty, jeszcze trzeba piątego poszukać, chyba. Ale najpierw oczywiście to się też skupmy na zrobieniu tego zadania. No i dobra, udało się. Aha, i piąty punkt od razu widzę jest tutaj. Także mamy wszystko zaliczone. No to dobra, ten pierwszy trik specjalny widzieliśmy. Teraz sobie zobaczmy, co on tu jeszcze ma. Ten zrobiony. Teraz ten, to jest manual. I później to, czyli góra, dół, góra, dół. No dobra, czyli tak, góra, dół. Aha, no to jest właśnie dosyć fajny. Tylko co on tam ma? No tak to ja na pewno tego nie zauważę, co on tam ma napisane.
Nie tak, czyli tak góra, dół. Aha, tylko że on tak raz ma chyba. No coś tam, że zbiera fundusze chyba. Zależy też z której strony się zobaczy, to można zobaczyć też butelkę i tą... I tą kartkę, na której on ma coś tam napisane. No to dobra, to jest dosyć taki ciekawy specjal, przynajmniej połączony no, z tym, że on jest kloszardem. No ale już tego ostatniego trika to ja nie wiem, czy my zobaczymy, czy mi się to jeszcze uda pasek nazbierać. Już mi się chyba właśnie nie uda. No i osobiście też uważam, że on ma chyba takie najlepsze triki pod siebie podpisane, te specjale. Z tych wszystkich odblokowanych zawodników. No przynajmniej jak do tej pory, ale z tego co pamiętam, to ogólnie też rzecz biorąc. Jeszcze zobaczymy tylko jakie ten Kelly Slater ma, może on też będzie miał jakieś fajne. Dobrze, pierwszy level za nami, możemy sobie już dalej iść do Kanady. No i tutaj dobrze, standardowe zadania, także zaczynamy jak zwykle od tej strony mapy. W sumie od tej strony, ale no widzicie, to zadanie akurat też sobie zaliczyłem. Eskę wezmę, ale przypuszczam, że już się na całego skate'a, żeby zebrać, to się nie załapie. Dobra, bo tutaj nic nie ma, czyli tak, zbierzemy sobie tylko ten punkcik. I w zasadzie tyle, tutaj tylko jeszcze wskoczę. Nie, nie udało mi się nawet wskoczyć. Czyli ja bym musiał zrobić coś takiego. Czy tu się da wybić? Tak, tu się da wybić. Ok, pierwszy zaliczony. Jedziemy dalej. Zdecydowanie ma jeszcze niskie statystyki, bo tak wolno jak on jedzie. Aha, tamtego mi nie zaliczyło, tam trzeba będzie wrócić. Tutaj czwarty. No i dobra, na tego piątego właśnie może... No i dobrze, wylądowałem to co chciałeś, ziomku. Jeszcze teraz tak 120 tysięcy szybko zdobędziemy. A i chciałem ten specjal zrobić, ale dobrze może... O i to jest to właśnie, to jest chyba jeden z najlepszych w ogóle no, specjalnych trików czy manuali. On po prostu sobie kładzie się na desce i udaje, że śpi. Albo nawet nie udaje, tylko śpi. Szkoda, że bokiem tego nie można zobaczyć. No ale mówię, jak do tej pory to on ma zdecydowanie najfajniejsze te triki. Z tym, że przy tym grindowaniu to on rzeczywiście mógłby tą flaszkę przychylić i udawać, że coś pije. No ale już nie bądźmy aż tacy wymagający. Może do Oliego. No dobra, mogłem sobie dodać do speedu, ale już niech tak będzie. Co prawda szybko przeskoczyłem te zadania z listą, które są do zrobienia, listę zadań, ale no co tutaj ten, no trzeba tutaj po kolei jechać, czyli skate'a zdobyć, sekretną taśmę, wykonać ten trik i to chyba będzie na tyle. Ciekawostka, nie wskoczyłem akurat tym razem. Tu lepiej się rozpędźmy. Znaczy ja się chciałem rozpędzić, on mi w sumie i tak wskoczył tam. O, dokładnie czwarty punkt, czyli jeszcze gdzieś jeden tutaj nas czeka do znalezienia. Decha złapana, trik powinien być zaliczony.
Aha, no i punkcik tu widzę, także będziemy mieć około minutę na takie spokojne i luźne granie, jeżdżenie. No chyba, że... No właśnie, chyba, że teraz będę miał lekki poślizg w zdobyciu tego punktu, ale dobra, punkt już zebrany. No tak naprawdę to by się przydało tam wyjechać już prędzej. Czy tu się da na tej gałęzi jakiś trik wykonać? Chyba nie. Co najwyżej tutaj. No niektóre miejscówki to zdecydowanie nie są przeznaczone ani polecane do jakiegokolwiek robienia trików. No i widzicie, miałem minutę, ale z tej minuty praktycznie nic nie skorzystałem. 38 na koniec. No z tego co mi się wydaje, to powinny być wszystkie zadania dokładnie. Nie pomyliłem się. Punkty też wszystkie zebraliśmy. Czas najwyższy, żeby coś do speeda dodać. No i tak, oczywiście rozpoczynać po raz kolejny już w Kanadzie nie będziemy, bo tu jest wszystko zdobyte. Teraz przechodzimy do Rio de Janeiro, czyli musimy tutaj zdobyć medal. No jak na razie to nam się bardzo dobrze układa ta dzisiejsza gra. Tutaj trzeba nabić tych punktów, bo ostatnio była lekka stopa. I w ostatnim przejeździe mnie chłop prześcignął. No na razie to mi też tutaj coś... Te triki nie wchodzą. Ale to jest kwestia dwóch, trzech trików czasami. A najlepiej to jest też sobie później zdobywać jakieś punkty. A jeszcze na sam koniec zagrindować. Bo wtedy wiecie, możemy sobie troszkę ten czas przedłużyć. Tutaj mi akurat nie zdobył, to jeszcze raz myślałem, że zdobędę ten punkt i jeszcze właśnie mi się uda zagrindować. Ale dobra, może w sumie jeszcze jednak coś z tego... Nie, nie wyjdzie, zapomniałem. Bo tutaj musiałbym najpierw manuala zrobić i może ewentualnie później by mi się udało wyskoczyć na te druty. Ale dobra, pierwszy przejazd na razie bardzo dobry. Może nota nie jest jakaś najwyższa, ale w każdym razie pierwsze miejsce mamy. Razem 181, czyli akurat już ten przejazd jest zaliczony i chciałbym teraz tak, chciałbym tutaj wyskoczyć na te druty, ostatni punkt. Ło, no co jest? Może bym się musiał najpierw troszkę rozpędzić. Tym razem już się udało. 6 sekund do końca. Jeszcze chciałem tego specjala zrobić, ale niestety no za bardzo mi się przechylił. 6 sekund to też tam bym już nie zdążył po tą deskę. Bo tak naprawdę to nam do odhaczenia została już tylko deska do zdobycia. Ja ją sobie najpierw zdobędę i tam może sobie triki porobię. No bo to raczej wygląda tak, że zdobędziemy ten złoty medal. Już tutaj to naprawdę nam nic nie powinno zagrozić. Ale już ostatnio też tak miało być, a później pamiętacie, że jednak ktoś tam miał bardzo dobry przejazd. Ten ostatni. No i nota mu tak podskoczyła, że my spadliśmy na drugie miejsce. Dlatego teraz już jedziemy na maksa ten trzeci przejazd. Ale nie ma siły, no to 200 tysięcy punktów to już musi nam dać zwycięstwo.
Myślałem, że rekord grindowania pobije, ale niestety no w miarę na początku fajnie szło, później jednak mi się rozbujał. Nota marzeń, jak to się mówi. Chociaż akurat tą notę marzeń tutaj nie jest jakoś wielce trudno uzyskać. No dobrze, medal zdobyty. Kolejny do kolekcji. Ciekawe, czy tutaj jest za wszystkie zdobycie 54 medale. Znaczy 54 to chyba nie, bo to... Tu chyba wtedy chodziło tylko o tych... zawodników, którzy są prawdziwych, którzy są od początku. Natomiast z tymi dodatkowymi, no zobaczymy, czy za zebranie wszystkich złotych medali i u tych zwykłych zawodników i u tych odblokowanych, czy jeszcze coś tam będzie dodatkowego. No ale przypuszczam, że nawet jak coś będzie dodatkowego, to tylko i wyłącznie jest kolejny jakiś cheat. A te cheaty to akurat dla mnie są najmniej ważne i najmniej potrzebne. No ale innych tutaj się niespodzianek i feature'ów i jakichś sekretów nie spodziewam jednak. I z tego co pamiętam, to też ich nie ma. Bo ja już było tak, że raz już przechodziłem chyba wszystkimi zawodnikami, wszystkie właśnie poziomy, wszystkie levele, wszystkie zadania robiłem. No ale to było bardzo dawno temu. Czekajcie, co byśmy tu mogli zrobić, skoro już mamy S, to może jeszcze skate'a by się udało zebrać. Czyli najpierw by się przydało, tak, te mamy. Chociaż tak, skoro już zacząłem robić punkty, no to też dokończmy punkty. Będzie? Nie będzie jeszcze, ale teraz tak, spróbujemy zrobić heel flipa. Akurat kickflip mi się udał właśnie. Za każdym razem daję chyba najpierw w lewo, a to musi być strzałka w prawo. Ale ile tu jest? 200 tysięcy już? Czy 220? Chyba 200. Dobijemy do 200 tysięcy. Zobaczymy, czy nam to zaliczy. Tak, zaliczyło. No i dobra, ale co my możemy teraz w 18 sekund zrobić? Jakbym jeszcze wiedział, gdzie te skate jest. No, właśnie tam chciałem wyjść, wjechać na ten murek i tam było K i E najprawdopodobniej na samym końcu. Chociaż E może tam nie było. No dobra, skate, dynie i oczyszczenie linii nas czeka. Także kolejny dobry przejazd. Bo za jednym razem zrobiliśmy naprawdę masę tych zadań. A nie, no to E było tutaj, to po E bym nie zdążył. To też tak od, za przeproszeniem, dupy strony jest zrobione. Dobra, dynia zrobiona, teraz tak, bym chciał jeszcze ten punkt zdobyć. Tylko jak? Może byś mi tam nie spadł? No a właśnie, o, dokładnie w ten sposób. Tak, jak już tu jesteśmy, no to tak, deska. Zajmiemy się najpierw widocznie oczyszczeniem tych linii. W takim razie. Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Nie w tą stronę mi pojechał, co trzeba. Czekajcie, teraz jeszcze ta górna, nie? Bo na razie to on coś mi tak podchodzi do tego, ale z tej strony już będzie łatwiej to zrobić. Tylko tak, zajmiemy się teraz zadaniami, bo my tak, my tu mamy jeszcze wszystkie dynie zmiażdżyć. My tu musimy jednak cały czas tego skate'a zebrać.
Tu jeszcze widzę punkt, którego też by się przydało zdobyć. Czwarty dopiero. Piąty jest tu, to piąty to już naprawdę na samym końcu. Żeby tutaj nie było niespodzianek. Szybko, 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 bo tutaj jest naprawdę, ale z dyniami to ja chyba i tak o jednej już tam zapomniałem. A nie, czwarta, piąta, no to idealnie. No wstawaj chłopie, bo jak ty mi tego E nie złapiesz. Złapane. Wszystko zrobione, dziękuję bardzo. No punkt nie zdobyty. Ale nim się na pewno nie będę już tutaj przejmował, nie będę dla jednego punkciku kolejnego przejazdu rozpoczynał. Czy jakieś rekordy? Nie, rekordów nie ma pobitych. I zmieniamy, także teraz lotnisko. No mówię, dzisiaj to naprawdę idzie rewelacyjnie. Możliwe, że to będzie jakiś taki rekord odcinka. Chociaż przypuszczam, że tu już na lotnisku to znowu będzie jak będzie. No, S zdobyty, tylko S mi nic nie da. Nie, tam sobie, bo na pewno będziemy musieli mieć drugi przejazd. Więc tam sobie dopiero później pojedziemy. No na razie wam powiem szczerze, to nie wygląda źle. Jeszcze bym chciał tylko tak tutaj to K zdobyć. A zdobyte, także wygląda na to, że i skate'a nam się uda tutaj zdobyć. Bilet dostarczony w pierwszym przejeździe. Jeszcze flagi zerwiemy, sekretną taśmę myślę, że też nam się uda zebrać. No niepotrzebnie on mi się teraz wywalił. Bo jednak mimo wszystko to zawsze to tam 4-5 sekund zabiera nam z czasu. Dobrze, tylko teraz tak, sekretna taśma i później E, a E jest gdzieś na dole. No tak, E jest tutaj. Także skate zdobyty i ciekawe, czy nam się by udało ewentualnie jeszcze jakieś punkty dobić. ...81. No high score jeszcze nam się udało zdobyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zadań. Ale patrzcie, ja o tym piątym kieszonkowcu zapomniałem. No właśnie. Kurde, i to jest znowu ten błąd mój. Aj, no dobra. Trudno, teraz to zrobimy. Tylko, że to byłoby po prostu jeszcze fajniej, no bo jeszcze więcej zadań za jednym zarazem by nam się udało zrobić. Za bardzo się skupiłem na innych zadaniach, no i to już o tym zapomniałem. Ale w tych pierwszych czterech, no to też bardzo, bardzo szybko i sprawnie zatrzymałem. Bo to akurat w tym zadaniu o to chodzi. Ale jak, czekajcie, jak tego punkta zdobyć? A tego punkta trzeba zdobyć tak, że my tutaj musimy wyskoczyć już. Czwarty na 5. Teraz tak, tu jest dwóch kieszonkowców, ale przypuszczam, że mimo wszystko, chociaż minuta czasu, że to się jednak jeszcze jeden będzie przejazd potrzebny.
kieszonkowca zdobędę, jest kwestia tego, czy punkty. Ale punkty to myślę, że też akurat będzie czas, żeby tam wrócić. No a wiecie, jak to jest z tym grindowaniem, tam już sobie można pozwolić na dużo. 30 sekund, no to bez problemu. Bo punkty 5 na 5 było, no zadań jeszcze wszystkich nie mamy zaliczonych, ale tam zostało nam te 150 i 300 tysięcy chyba. Może uda się jakiś rekord tutaj pobić, no bo mamy jednego specjala na grindowanie. Ja! A już miałem mówić, ciekawe czy starczy i lądować, a on mi się wywalił. No wiecie co? No dobra, ale trudno, no to szybko. Tylko nie wiem, ja tu chyba zrobię te 300 tysięcy i do widzenia. I się żegnam z tym levelem, chociaż można akurat będzie jakiś rekord może pobić. No to dobra, dajmy z siebie wszystko, zobaczymy. No, to już rekordu na pewno nie będzie pobitego, bo nie dość, że słaby wynik, to jeszcze mi upadł. Dobra, odpuszczam, żeby już mieć chociaż zaliczone te zadanie. Tym razem właśnie na tych schodach tak dosyć czasami też ciekawie widać, jak ten manual wygląda. Bo jak się kamera cofa, to jak gdyby tyłem zjeżdżamy. Ale mówię, on tą butelkę po prostu tylko trzyma, zresztą on tą butelkę cały czas trzyma, więc ja też nie za bardzo wiem, co ten trik, czy on udaje pijanego, czy on udaje tego właśnie, że jest niby pijany, ale prosto stoi, może to o to chodzi. Czekajcie, a tutaj był ten manual góra-dół. No ale to też jest, bo ciężko się jakoś obrócić. No rekordu przypuszczam, że żadnego nam się tu jednak pobić nie udało. No tak, bo to do punktów daleko, do kombosów daleko, do longest combo też daleko, 59 na razie jest rekord. No powiedzmy, że akurat tutaj trzeba nam było 3 przejazdy, no ale tylko tam przez lekko moją nieuwagę. No tu oczywiście w Skater Island też będą 3 przejazdy, ale tu są akurat te 3 przejazdy po 1 minutę. Bo tu z daleka, aha, ten punkt jest tutaj. Dobra, stąd bym chciał wyskoczyć jednak i zobaczyć, jak się tu sytuacja prezentuje.
trzeci punkt zdobyty. O to mi chodziło, bo 270 tysięcy punktów to jest bardzo dobry wynik. Teraz sobie zaczniemy od tej strony, bo tutaj też jest jeden punkt do zebrania. No a piąty to oczywiście wiadomo gdzie jest. Na statku pirackim. Dobra. Jeden ze trzy takie kombosy, troszkę mniejsze jednak trzeba będzie zrobić. Chociaż może. Dobra, 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 odpuszczamy. 223 tysiące. Teraz tak, wylindujmy na tej fladze, żeby mieć dostęp do tej secret area. I teraz ewentualnie jeszcze można coś przez te 10 sekund porobić. No niestety, też mi się wywalił. No, chciałem coś tam pokombinować, urozmaicić powiedzmy mój wachlarz trików. Ale niestety nie wyszło, tylko że teraz już mamy taką przewagę, że to... Tu nawet nie ma mowy o jakimkolwiek innym wyniku niż zdobycie przez nas złotego medalu. A zresztą w tym trzecim przejeździe też sobie spróbujemy troszkę trików porobić, także jeszcze wyższa nota może się trafi. Chociaż akurat nie wiem, czy z tych trzech ta będzie najwyższa i się załapie. Nie, no widzieliście to teraz? Zapomniałem tam na końcu wyskoczyć. Dobra. Także to trochę opóźniło mnie, bo mi zostało tylko 20 sekund tak naprawdę. No i dobra, 181. Zobaczymy, czy to będzie najwyższa nota z tych przejazdów. 98,4, prawie najwyższa. W pierwszym przejeździe mieliśmy wyższą, ale jak na triki zrobione w 17 sekund tak naprawdę, to i tak niezła nota. Kolejny medalik wpada. Ekstra, ekstra. No i kolejne dwa levele, czyli Los Angeles i Tokio. 5 punktów dodanych. No na razie oprócz tego jednego punktu w Suburbii opuszczonego, to reszta jest zebrana. Tak sobie teraz myślę, no bo skoro już jest tylu zawodników w Tony Hawk'u i są na przykład tak banalne zadania do wykonania jak no ruszenie tak naprawdę tych kul w Los Angeles choćby, no to naprawdę oni jednak mogli trochę większy wachlarz tych zadań zrobić, żeby każdy zawodnik powiedzmy miał co najmniej, nie wiem, ze dwa jakieś takie swoje unikalne zadania do zrobienia. Wtedy by było jeszcze ciekawiej, jeszcze fajniej. No bo tak, no to niestety, ale w kółko są cały czas te jedne i te same zadania. No i o ile jeszcze powiedzmy za pierwszym razem, no to spoko. Wow, ale teraz dałem ciała. No to jednak później, no to już naprawdę się robi takie monotonne i nudne. A mówię, co to dla nich było zrobić jakieś, mówię, no takie dwa unikalne zadania pod każdego zawodnika. Ja nie mówię, że to miałoby być jakieś skomplikowane. No ale choćby tak jak mamy te zadania z trikami,
No to tu też mamy dwa tak naprawdę na przemian, zależnie od jakiego zawodnika, ale tylko dwa. A choćby, że tutaj trzeba zagrindować, no to już by zmieniło się, a zawsze to właśnie jakieś inne zadanie. I zawsze jakaś nowość. Także troszkę też jednak polecieli na łatwiznę. 17 sekund, tutaj my za dużo już teraz nie będziemy mieć do powiedzenia. Może sobie spróbuję tutaj jakoś wyskoczyć i ten punkt złapać. Bo to zawsze już później będzie z głowy. 139 tysięcy nabite, nic mi to nie dało. Varial, kickflip, skate'a i punkty. Czyli dobra średnia, można powiedzieć, utrzymana. Bo skate'a to my sobie zaczynamy zbierać od tej strony. Od razu sobie zmienimy ten trik. Varial kickflip na... Nie, ja chcę to. Nie zagrindował, on musi tam zagrindować na tej końcówce. Tutaj po prostu za szybko jechałem. Czekajcie, skupmy się, bo... Co jest, chłopie, no. Tylko właśnie on musi przeskoczyć z jednego na drugi z grindowaniem. O, w ten sposób. Syki, ej. I tak, tu jest T. Troszkę jednak trzeba, widzę, równie tu wyskoczyć, żeby to T złapać. Skate zebrany, no i teraz co? To prawda, gdzieś jeszcze jakieś punkty są. Ale ja myślę, że tak na początek jedźmy tam, gdzie my robimy te punkty i zróbmy najpierw te 400 tysięcy, bo to też nie jest tak łatwo. A tu zostało już tylko 40 sekund. No, 30 tysięcy to na spokojnie jednak powinienem zdobyć. Tak, no, sick score zdobyty. Tylko że tutaj nam jakieś punkty zostały, ale no to już oczywiście tym się nie będziemy przejmować. Teraz jeszcze edit stats. Nie, no mamy 0. Nie pamiętam, czy zebraliśmy 2 czy 3, a może 1 tylko. Ale tak jak mówię, no zadania zrobione, także możemy śmiało iść dalej. Trudno. Może akurat w Tokio nam się tym razem uda więcej punktów zdobyć. Więc bilans wyjdzie na 0. Dobrze, może jeszcze jeden jakiś kombosik delikatny. I to wystarczyć powinno. Tutaj by się przydało wskoczyć, bo tam akurat jeden punkt jest. Czekajcie, bo tego przeskoczyłem, tego też by się przydało zebrać. Jeden, ale drugi jest jeszcze ciekawszy. O, tutaj jest drugi punkt. A trzeci może i nawet będzie tu. Nie, tutaj akurat punktu nie było dzisiaj.
Ale dobrze, 300 tysięcy punktów i 2 punkty statystyk zdobyte w tym przejeździe. Możemy sobie teraz jechać na koniec, zobaczyć. No tak, tu jest ten wysoko punkt, ale to go tak nie zdobędę chyba. Chociaż może spróbujemy tam stanąć. No ale nie, to chyba on jest jednak za wysoko. Jeszcze jakbym tak się równo wybił, to może. Nie, bo właśnie on co najwyżej nam tutaj zrobi ten trik, a to jest jeszcze troszkę wyżej. Lepiej już teraz sobie naróbmy tyle punktów, żeby nie było niedomówień w przyszłym przejeździe. A w przyszłym przejeździe wtedy będziemy mogli sobie go całego poświęcić na szukanie jakichś punktów. Co prawda też nie przypuszczam, żebyśmy tu znaleźli może jeszcze jednego. Może jednego, może dwa, ale bardziej jednego. Tu by trzeba było tam na samą górę. Nie chcę mi się znowu kombinować, bo to wiem, że stracę tylko czasu. A może i tak mi nic z tego nie wyjść. Na razie to ja bym się chciał skupić. O właśnie, już stąd widzę tam jeden punkt. Ale to też niekoniecznie ja bym go musiał tą metodą zdobywać. A może? O, trzeci punkt zdobyty. No to dobra, i teraz stąd mógłbym w sumie tam właśnie spróbować zdobyć, bo po tamtej stronie punktu nie widać. No dobra, to jak już tu jestem, to jednak tutaj spróbujmy. 15 sekund zostało, czy to się uda, czy się nie uda. No i tutaj jest to najtrudniejsze zadanie, bo... Ale tak, tu trzeba wyskoczyć. No to dobra. O, patrzcie, jeszcze dechę się udało zdobyć. Jeszcze co, tu się uda punkt zdobyć? Nie, już tu się nie udało punktu zdobyć. No ale to ekstra, to 4 punkty, deska. Tak jak na Tokio. To naprawdę niezły wynik, bo Tonym Hawkiem, czy tam Chadem Muską, czy Rodneyem Ulenem, to pamiętacie, ile się męczyliśmy, żeby wszystkie punkty zdobyć. No co prawda tu nam jednego brakuje, ale mimo wszystko. Kolejny filmik. I kolejny level, już ostatni dzisiaj. Czyli statek wycieczkowy. 4 punkty dodajemy. Lip balans będzie do poprawy. Ale to zależy od tego, ile nam się punktów na statku uda zdobyć. Czy 5, czy 4, czy 3, czy mniej. No i... Przydałoby się podtrzymać tą dobrą passę. No i pojechać na dwa przejazdy, chociaż akurat jeśli chodzi o statek, to to naprawdę jest trudne. Ale no, jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Tutaj muszę szybko to test zdobyć. No i etu, także skate już będzie zdobyty. No to dobrze, to spróbujmy może drugi raz spróbować wskoczyć po tą sekretną taśmę w takim razie. Pana. W sumie to mamy 5 tych babek zrobionych. Jakbyśmy dobrze poszukali, to byśmy jeszcze i to zadanie szybko zrobili.
Dobra, bo tutaj akurat już się pojawiła ta łódź, no to tym punktem może za chwilę. No to co, jedna może będzie... Aha, ja wiem, gdzie będą te dwie. Te dwie to będą tu chyba na samym początku. Czyli jeśli mnie dobrze pamięć nie myli, to będzie ta. No i ta chyba. Chociaż ta mogła być zaliczona. Nie. Czyli się nie pomyliłem tym razem. No i zobaczmy, bo to mógł być dosyć ciekawy przejazd. No i tak, jeszcze Trash the Museum to można było zrobić i to chciałem zrobić, ale wtedy już by mi czasu na te babki nie starczyło. Także tu wygląda na to, że w sumie w dwa przejazdy to byśmy się na pewno wyrobili. Z tym, że chyba trzeci będzie potrzebny, żeby sobie zdobyć trochę punktów, chociaż ja widzę, że dwa są już tutaj. Więc może... Aha, ten punkt to musimy stąd zdobyć. Znaczy, no ja się teraz skupię na tych dwóch punktach. Zamiast na robieniu zadań. Minuta czasu. No, minuta czasu to jest dużo, zważywszy na to, że tu naprawdę można... Tylko tu trzeba było zagrindować. Chociaż i tak mi się już kombos wcześniej skończył. Coś mi tutaj manual nie zadziałał. Widzicie, zbyt krzywo podchodzę do tego. Bo tak to już by było dawno pozamiatane. Teraz to już musi być taki kombos ponad 100 tysięcy punktów, żeby już zamknąć to zadanie. O, dokładnie o to chodziło. No jest, już wiem, 200 tysięcy nawet nam się tym razem udało nabić. Teraz tak by trzeba było wskoczyć tu, znaczy wskoczyć, no zjechać. Trzeci punkt zdobyty. I czwarty na szybciocha, jakby się udało, to jest tu, ale jak go zdobyć? Albo tam będzie? Może tego będzie łatwiej. Jakbym tu nie wypadł? No dobra. Także jeden punkt został, on jest akurat tutaj, także jakbyśmy mieli chociaż 10-15 sekund, no to może jakimś cudem nam by się go udało zdobyć. No i teraz jest kolejny cheat odblokowany, Tiny Mode. 3 punkty, wiecie co, ja sobie jednak jeszcze, no gierka jest oczywiście skończona. Także dzisiaj naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to szybko szło, ale jeszcze raz sobie rozpoczniemy. Bo ten punkt jest za łatwy do zdobycia, żeby go odpuścić. A mówię, akurat zapas czasowy dzisiaj nam się trafił dosyć spory. No i widzicie, 5 na 5 już zdobyte. No i to teraz zwiedzanie mapy. To zwiedzać tu nie ma co, bo to już my tak dokładnie znamy po tych 21 odcinkach, że tu można sobie spokojnie wrócić do basenu. I może znowu jakieś kombosy nam się uda zrobić, jakieś rekordy pobić, chociaż mówię, no tutaj może te rekordy nie są jakoś mocno wyśrubowane, ale jednak na jakimś poziomie są. To nie jest tak, że też za każdym razem. Nie jest tak, że za każdym razem będziemy te rekordy pobijać. No teraz 358 tysięcy, także dosyć skromny kombos, ale i tak przepadł.
414, teraz tak trochę fuksem. Ale udało się. Ok, 10 sekund do końca, a już naprawdę tutaj co można było, to zrobiłem. No i dobra, dzięki. Wszystko zaliczone ponownie. Rekordu znowu nie pobiliśmy, no i ten ostatni punkcik, żeby wyrównać, to damy sobie do manuala. Jak to tutaj wygląda? Czekajcie, my to sobie zrobimy o cheats. Jeszcze trzy, czyli Kelly Slater, Demoness i może później właśnie za odblokowanie wszystkich tych medali. To jakiś dodatkowy. To sobie zobaczymy w następnym odcinku. Znaczy w następnym już tak naprawdę w tym ostatnim. W którym pokonamy grę ostatnim zawodnikiem, no bo tak, teraz był ten Kloszard, jeszcze Kelly Slater i Demoness, czyli chyba, że swoim zawodnikiem jeszcze trzeba pokonać, ale wątpliwe. No dobrze, w każdym razie tak, w następnym odcinku Kelly Slater, no bo Kloszard odblokowany. Ciekawe, jakie nim deski nam się udało zdobyć, czy on ma jakieś fajne. Will skate for food. Flaszka, ławeczka, oczywiście ząbki. No dobra, niech zostanie ta, jaka jest. My sobie wybierzemy tylko skatera już na przyszły odcinek, czyli to będzie Kelly Slater. Zapiszemy jeszcze raz grę. No i tyle, moi mili, co ja wam mogę powiedzieć. Mogę wam powiedzieć tyle, że kolejny odcinek za nami. Także dziękuję wszystkim za uwagę i dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście jak zwykle mam nadzieję, że wam się podobało. A jeśli wam się podobało, to jak zwykle zapraszam was do skomentowania tego filmu, do polajkowania filmu, do udostępnienia tego filmu, do podzielenia się tym filmem z innymi. Zapraszam również was na inne moje filmy na moim kanale. Zapraszam już na kolejny odcinek. Zapraszam do subskrybowania kanału tak naprawdę. A my widzimy się w następnym odcinku. W międzyczasie zajrzyjcie, mówię, na inne jakieś filmy u mnie, na Need for Speed Most Wanted, na skoki narciarskie, może coś tam jeszcze z poprzednich serii wam wpadnie w oko. Także dzięki, cześć, na razie i do zobaczenia.